Cześć, witam na kanale Kajo Jest. W każdym odcinku prezentujemy turystyczne atrakcje, które warto zobaczyć w Polsce. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz kanał. W dzisiejszym odcinku województwo opolskie. Na początku był wielki wybuch. Tak zaczyna się wiele opowieści o historii naszego wszechświata. W międzyczasie powstała nasza galaktyka, Układ Słoneczny, a na Ziemi zaczęły rozwijać się pierwsze formy życia. W Jura Park Krasiejów możemy przenieść się w te odległe czasy. Specjalnie przygotowana ścieżka pozwala przenieść się do poszczególnych okresów ery mezozoicznej, Triasy, Jury i Kredy. Po drodze mamy możliwość podziwiania modeli płazów i gadów, które żyły w tych czasach. Są to przede wszystkim dinozaury, a także gatunki blisko z nimi spokrewnione. Ponad 200 modeli zostało stworzonych w ścisłej współpracy ze światowej sławy znawcami czasów mezozoicznych i życia dinozaurów. Dzięki temu mają one naturalne rozmiary, wygląd, a nawet ubarwienie. Dodatkowo przy każdym gatunku znajduje się tablica informacyjna w języku polskim, angielskim oraz niemieckim, a także kod QR, dzięki czemu po jego zeskanowaniu tę samą informację możemy mieć na swoim telefonie. Mijając kolejne modele, warto przyjrzeć się temu, co jest rozłożone na powierzchni Ziemi. To rekonstrukcje śladów dinozaurów, jakie zostały odkrywane na całym świecie. Kolejne miejsce to zamek położony na tak zwanej górce i dlatego zwany górnym, jest jednym z dwóch zamków znajdujących się w Opolu. Pierwszy powstał już w XIII wieku na cyplu odrzańskiej wyspy Pasieki. Zamek na górce jest młodszy i został wzniesiony w XIV wieku przez księcia Władysława Opolczyka. Wzniesiony w najwyższym punkcie miasta zamek, mimo iż włączony w fortyfikacje miejskie, stanowił odrębne założenie obronne. Powstał w sąsiedztwie jednej z miejskich bram zwanej Gosławicką lub Górską. Wysunięty lekko przed linię murów miejskich, flankował bramę, wzmacniając jej obronę w razie zagrożenia. Niestety niewiele wiadomo o średniowiecznym wyglądzie zamku. Było to zapewne regularne założenie z czworoboczną wieżą bramną otoczone fosą. Niestety nie zachowała się cała budowla, a jedynie wieża zamkowa, ale warto tutaj wstąpić, by zobaczyć pozostałość gotyckiego zamku i poznać średniowieczną historię Opola. Przechodzimy do miejsca trzeciego, jaką jest Góra Świętej Anny. To wzniesienie o wysokości 408 metrów nad poziomem morza. 27 milionów lat temu znajdował się tutaj wulkan, a był to dopiero początek dosłownie wybuchowej historii tego niezwykłego miejsca. Geopark Góra Świętej Anny ma powierzchnię 5 hektarów. Miliony lat trwały tutaj różne procesy geologiczne, dzięki czemu w skałach możemy obserwować różne formy krasowe, deformacje i uskoki. Na terenie Polski są tylko trzy geoparki: Łuk Murzakowa, Góra Świętej Anny oraz Karkonoski Park Narodowy. Z tego też powodu jest to ogromne wyróżnienie. Na miejscu znajdują się ścieżki edukacyjne i punkty widokowe, a spacer kończy się na dnie wulkanu. Atrakcją dla najmłodszych będzie z pewnością zjeżdżalnia grawitacyjna. Przechodzimy dalej. Twierdza Nysa to jeden z największych systemów fortyfikacyjnych w Europie. Niestety nie jest tak dobrze znany jak chociażby twierdza Kłodzko i twierdza Srebrna Góra, jednak niczym nie ustępuje tym dwóm perełkom Dolnego Śląska. Obiekty twierdza Nysa zachowały się w około 50-60% oryginalnych XIX-wiecznych zabudowań i aktualnie zajmują powierzchnię aż 80 hektarów. To wszystko obejmuje tylko to, co widzimy nad ziemią. Dodać należałoby również, że twierdza to również systemy korytarzy podziemnych, które w znacznej części są zawalone, zasypane oraz zalane. Kilka z obiektów fortyfikacyjnych udostępniano do zwiedzania. Niektóre można zwiedzić na własną odpowiedzialność, mając jednak na uwadze, że ich stan budowlany jest mierny. Ale są i też takie, które zostały przekształcone w budynki funkcjonalne jak magazyny, garaże czy boisko. Na zakończenie legendarny opolski Amfiteatr Tysiąclecia, w którym od 1963 roku odbywa się Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Jest to jeden z najstarszych europejskich festiwali i najsłynniejsza w Polsce impreza muzyki rozrywkowej. To dzięki niemu Opole zyskało miano stolicy polskiej piosenki.
Ta wyjątkowa scena wykreowała dziesiątki artystów i setki przebojów. To na niej w rytm najbardziej znanych polskich piosenek rokrocznie od ponad pół wieku z przytupem zaczyna się lato. W 2010 roku przeprowadzono jego modernizację związaną m.in. z powstaniem sal ekspozycji Muzeum Piosenki Polskiej. Przebudowano widownię i scenę, dodano taras widokowy oraz zakupiono nowoczesne wyposażenie multimedialne. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy za Waszą uwagę oraz zachęcamy do śledzenia naszych profili społecznościowych. Nie zapomnijcie również pozostawić komentarza. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zachęcamy do udostępniania i oceniania. Więcej informacji znajdziecie na oficjalnych stronach, linki w opisie. Trzymajcie się i do usłyszenia na kanale Kajo Jest!